Moimi gośćmi są profesor Radosław Zenderowski, dzień dobry, oraz profesor Bogusław Dziadzia. Dzień dobry. Cieszyniacy i przede wszystkim autorzy książki Park Pokoju, przewodnik dla myślących karykaturalnie. Panowie, pierwsze pytanie na rozgrzewkę. O czym jest ta książka? Bo miejsce też nie bez znaczenia, że my się znajdujemy w Parku Pokoju w Cieszynie. Czyli można powiedzieć, że rzecz się dzieje w Parku Pokoju, że Park Pokoju to jest taki motyw przewodni całej książki. Jest to swoiste uniwersum, w którym żeśmy umieścili opowieść o przygodach starego Rumuna bez nogi, który staje się później Węgrem bez nogi i kilkoma innymi postaciami, oraz profesora, który jest zarówno postacią literacką w tej książce, ale też siedzi tutaj obok, co nie jest bez znaczenia, bo jest to człowiek, który widzi Park Pokoju prawie codziennie z okien swojego mieszkania. Czyli można powiedzieć, że faktycznie to, co tutaj zaobserwowaliście, doświadczyliście, spotkaliście ludzi, przenieśliście to na papier? Nie, znaczy Park Pokoju jest tylko pewnym pretekstem do tego, żeby spojrzeć na Europę Środkową trochę w inny sposób, bardziej literacko. A ten Park Pokoju wydawał się takim fajnym miejscem do tego, żeby zrozumieć Europę Środkową. Znaczy, że to jest takie miejsce, gdzie się ogniskuje pewna historia, kultura, pewne sentymenty, resentymenty Europy Środkowej. I to się wszystko tutaj rozgrywa. Stary Rumun tam śpi sobie w rogu w Parku Pokoju, tam ma swoje legowisko. Do tego dochodzą inne postaci, typu Węgier bez nogi, jakiś Słowak pobłądzony, Serb i tak dalej, i tak dalej. Także to jest tylko pewien pretekst. Ja może uzupełnię, że gdybyśmy faktycznie zaobserwowali albo przeżyli niektóre z tych scen, to podejrzewam, że trzeba by nawet donieść do prokuratury za niektóre wykroczenia, bo znajduje się w tej książce nawet scena z rabunkiem wnętrza muzeum, obok którego zresztą teraz siedzimy. Okay. I wiele dziwnych sytuacji, które na przykład dotyczą też sklepu z Połem, który też odgrywa dosyć istotną rolę w tej opowieści. Który ma swoje podziemia. Tak, bardzo głębokie podziemia, w którym... No może nie będziemy opowiadać, co się mieści w tych podziemiach. No tak, bo to też jest, tam, jest to opisane, rozumiem tutaj, tak? Działalność przestępcza jest prowadzona ewidentnie, tak. Także ewidentnie, tak, czyli tak. To tak pół żartem, pół serio, karykaturalnie, tak jak sam tytuł wskazuje. Jest w tej książce wiele ironii, wiele zabaw. Struktura powstania książki polegała na tym, że najpierw Radek za moją namową zaczął pisać książkę, bo w sumie ja byłem jakąś taką... Spiritus moves. Tak. Głównie spiritus. Żeby to powstało. A kiedy już swoją część napisał, znaczy wszystkie te fragmenty, bo książka jest złożona z wielu jakby mniejszych części mikroopowiadań, które się układają na całość narracyjną, no i któregoś dnia stwierdził, że skoro napisał swoje, to ja teraz mam swoje dopisać. Najpierw nie miałem kompletnie pomysłu na to, co bym miał tam dopisywać, ale kiedy się już podjąłem tego wyzwania, no miałem naprawdę ogrom szczęścia i radości, pisząc niektóre sceny. Powiem tyle, że kiedy moja matka przeczytała tą książkę, to stwierdziła, że faktycznie z naszą wyobraźnią musi być daleko coś nie w porządku. Ale mamy też bardzo pozytywne reakcje, jak na przykład rektora Uniwersytetu Śląskiego, Ryszarda Koziołka, który na tyle mu się to spodobało, że mi napisał, że fragmenty czyta swojej rodzinie, więc mamy jakby błogosławieństwo ludzi, którzy też się znają na literaturze, niekoniecznie tylko na ironii, sarkazmie i żartach, które sobie stroimy no, w przestrzeniach Parku Pokoju. Czyli tak się podzieliliście, każdy tutaj dał coś od siebie, bo to taka pierwsza wspólna książka? Tak. Zdecydowanie pierwsza. I nie ostatnia. I nie ostatnia, bo właśnie o to chciałam zapytać. Czy już myślicie nad kontynuacją, czy tu panowie będzie jakiś ciąg dalszy Parku Pokoju, czy jakieś inne miejsce? Czy Parku Pokoju to tak, nie wiem, natomiast jest potencjał do współpracy, bo ja jestem tylko prostym wyrobnikiem, a Boguś tutaj dopisał tą część najważniejszą do tej, tak powiem, zrobił nadbudowę tej książki. Ja myślę, że o Cieszynie można pisać i pisać. Znaczy, tu jest tyle wątków ciekawych do podjęcia, że Park Pokoju jest jednym z tych miejsc, które mi posłużyły za punkt wyjścia do pewnej refleksji. Ale już mamy na uwadze pewne inne miejsca, których nie zdradzimy na razie.
Bo... Zwłaszcza nie możemy zdradzać, tak, że opowieść zawarta w tej książce no, dla większości Cieszyniaków jeszcze nie jest znana. A mamy nadzieję, że ta książka znajdzie też czytelników poza Cieszynem, bo pomimo tego, że jest osadzona w realiach Parku Pokoju, z tym wszystkim, co żeśmy dołożyli w sposób no, raczej nierealny, że mogłoby się tutaj odbyć, to jednak niesie pewne takie uniwersalne treści, a jednocześnie, tak jak Radek powiedział, nawet od strony, bym powiedział, takiej naukowej, wiele mówi o Europie Środkowej. A jednocześnie można te wszystkie wątki w zasadzie pozostawić i skupić się na głównych bohaterach i ich przeżyciach, ich bolączkach, skojarzeniach. No, trudno mi wymieniać, co można w niej znaleźć w tej książce. Znaczy, ale... no, to jest taka książka, z której każdy wyczyta, co chce wyczytać w pewnym sensie. Jak zacznie ją czytać, to już zobaczy w niej to, co chce zobaczyć. Co chce zobaczyć. A w tym sensie jest to książka uniwersalna. Więc tutaj Park Pokoju czy Cieszyń jest tylko pewnym pretekstem do tego, żeby się zanurzyć w historię i kulturę Europy Środkowej, a potem można sobie już pływać, prawda, czytając tą książkę. Więc na własną odpowiedzialność. Na własną odpowiedzialność, dokładnie. Jedyny tak. problem, jaki teraz dostrzegam w tej książce, to gdyby ktoś, ktokolwiek, kimkolwiek by był, odnalazł siebie w postaci starego Rumuna bez nogi. W tym momencie moglibyśmy mieć spore problemy, kłopoty, ale od razu zaznaczam, nie było pierwowzoru. Nie było. Ta postać... narodziła się... Tak, jakby co to ja mogę być pierwowzorem. Także... Rozumiem, że to tak po prostu. Nie, nikt was tutaj nie zainspirował do tej postaci, znaczy, tak? Nie inspirował Radek, bo ja w wielu scenach opisałem Radka. Aha, okej. Okay. Tak. No właśnie, to też piękne wydanie książki. Są zdjęcia. Także też wszystko tutaj też, razem opracowaliście. Profesor zdjęcia to profesor. I okładkę, także tak. Ja tylko pisałem. Troszkę. Natomiast negocjowaliśmy formę okładki. Jak to ma wyglądać? Sugestia fontu, który ma być taki... Rumuński. Raczej rumuński, to jest właśnie inicjatywa Radka, żeby to miało ten smak taki. Zresztą smaki, zapachy to w tej książce też się znajdują. Też się znajdują, tak? Można to odczuć. Czyli to taki przewodnik, tak można powiedzieć, tak? I trochę po parku, i trochę po smakach. No cudownie by było, gdyby ludzie przyjeżdżali do Cieszyna, żeby zwiedzać tę okolicę z tą książką w ręku. Książką. No to może i tak będzie. Wydanie piękne. Dziękuję. Mnie się bardzo podoba. A gdzie tą książkę można dostać, nabyć, kupić? No jest to klasyczny self-publishing, czyli wydaliśmy własnym sumptem, własnym kosztem, własnym nakładem czasu i pieniędzy. W tej chwili książka jest dostępna przede wszystkim u nas, zarówno u Radka. Podziemiach. To jest takie podziemie wydawnicze. Trzeba tu do panów zadzwonić. Co ma swoje zalety, ale też wady, bo rezygnujemy wtedy z szerokiej dystrybucji. Natomiast... Jest to książka ekskluzywna. Bardzo ekskluzywna. Może w ten sposób. Jaki nakład? Niewielki. Na razie jest niewielki, ale zakładamy, że będzie sięgał milionów na pewno. Jest zgłoszona nagrody Nobla. Tak. Przez społeczność wydawcy La Repubblica Popolorum della Capibara Grande. I będzie też dostępna ta książka w Modrej Izbie. Jesteśmy po wstępnych pretraktacjach. Czyli po prostu tam też będzie można ją zakupić. I rozumiem. Oczywiście na spotkaniach autorskich. No i co? I teraz czas, myślę, że na spotkania wokół tej książki, a pierwsze takie spotkanie już w najbliższy piątek. W Bibliotece Miejskiej 17 maja o godzinie 17. A kolejne, jeszcze nie mamy konkretnych daty, będzie w nowo powstałej Modrej Izbie, która zmieści się przy ulicy Regera, więc też w sąsiedztwie Parku Pokoju, co może mieć spory potencjał, zwłaszcza, że przestrzeń Modrej Izby de facto jest też bohaterem tej książki, chociaż nie pod to nazwą Modra Izba, tylko właśnie jako podziemia sklepu z Połem. Sklepu z Połem. O, właśnie. Tak. Podziemia sklepu z Połem. Także może wszystkiego, panowie, nie zdradzajcie, nie? Bo to właśnie może warto się wybrać na to spotkanie, żeby posłuchać, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej książki. Ja wam bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w piątek. Dziękujemy za poświęcony czas i liczymy na przyjście na spotkania, jedno, drugie i myślę, że jeszcze jakieś kolejne też się odbędą. No i mam nadzieję, że ta wasza współpraca, jeżeli chodzi o książki, się rozwinie i będą jakieś kolejne części. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję.